4 razy jeszcze inny bok. I to ma nam dać 12. Obwód trójkąta ABC jest równy 12, prawda, fałsz? Czy trójkąt ABC jest ostrokątny, prawda, czy fałsz? No i co my tu mamy? Najpierw dzięki temu, co nam podali w zadaniu, co zrobimy? Ano, obliczymy sobie długości boków, by obliczyć obwód z tego trójkąta. Więc tak, to jak to czytamy tutaj, to na samej górze, co jest napisane. Czyli mamy 2 razy AB równa się, to równa się to, czyli 2 razy AB też równa się 12. Czyli piszę 2 razy AB równa się 12. Dzielę obustronnie przez 2 i otrzymuję, że AB równa się 6. Później mam co? 3 razy BC też się równa 12, czyli 3 razy BC równa się 12. Dzielimy obustronnie przez 3. Otrzymuję, że BC równa się 4. I na samym końcu 4 razy AC też równa się 12. 4AC równa się 12, czyli AC równa się 3. To dzielimy przez 4. Więc teraz bez problemu możemy obliczyć obwód. To jest co? 6 plus 4 plus 3, a to się równa 6 plus 7, czyli otrzymujemy 13, czyli to zdanie jest fałszywe, bo 13 to nie jest 12. No i teraz tak, w tym zadaniu pytają nas też, czy trójkąt ABC jest ostrokątny. I czy my możemy to stwierdzić i w jaki sposób? Znamy, co znamy w trójkątach? Znamy twierdzenie Pitagorasa, no nie? I ono nam mówi, że jeśli a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, to wiemy, że trójkąt jest jaki? Prostokątny, nie? Prostokątny. Ale co jeśli a kwadrat plus b kwadrat jest większy od c kwadrat? A co jeśli a kwadrat plus b kwadrat jest mniejszy od c kwadrat? Więc tak, w takim wypadku to wiemy, że trójkąt jest ostrokątny. W takim wypadku wiemy, że trójkąt jest jaki? Rozwartokątny. No i teraz, co dalej? Sprawdźmy. Czyli a plus b do kwadratu robimy, czyli to pierwsze. A kwadrat plus b kwadrat. Naszym a i naszym b będą dwa mniejsze boki, czyli ten bok i ten. 4 do kwadratu plus 3 do kwadratu równa się 16 plus 9, czyli otrzymujemy 25. No i zostało nam c kwadrat, czyli 6 do kwadratu. To się równa 36. No i co widzimy? Widzimy, że a plus b do kwadratu jest mniejsze. Tak, a kwadrat plus b kwadrat jest mniejsze od c kwadrat, bo 25 jest mniejsze od 36. Czyli w związku z tym, co wcześniej napisałam, wiemy, że to jest trójkąt rozwartokątny, więc to zdanie jest fałszywe, bo oni twierdzili, że on jest ostrokątny. A tak nie jest. No i dobra. I teraz wyskakują inne rzeczy warte zobaczenia, ale, jak masz jakiekolwiek pytania, jakąkolwiek małą wątpliwość, pytaj. Pytaj, nie wstydź się, pytaj, ja chętnie odpowiem. A jak będzie trzeba, to jeszcze dogram dodatkowe wyjaśnienia. To nie jest żaden problem. Trzymaj się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym filmie.